Jak dobrze, że jesteś. Od eonów kroczysz z przeszłości w wieczność. Z każdym życiem godząc się na zasłonę zapomnienia, by na nowo bez pamięci odkrywać się i tworzyć od początku. Zacznij od pytania. Jaki obraz siebie chcę zachować? W wieczności. Idź w odpowiedź odważnie, w mocy, w połączeniu z całością, w jedności. Umysł, wola, pole, przeszłość, absolut, świadomość sześć sił, które w sposób nieprzerwany i nieunikniony wpływają na nasze życie i w zasadzie są naszym życiem, przenikają u nas, a jednocześnie my współtworzymy te siły. Jesteśmy w ciągłym tańcu wymiany i interakcji. <grym> Cieszę się, że jesteś w tej przestrzeni i poczuj moją wdzięczność. Pozwolę sobie też, jeśli jesteś ze mną dłużej albo nawet po raz pierwszy, poczuć i Twoją serdeczność i przychylność, ponieważ moim osobistym celem jest w tej przestrzeni, w interakcji z Tobą, urzeczywistniać swój potencjał swoje możliwości. Ale też przede wszystkim, być może przede wszystkim, moją główną intencją jest, aby Twój potencjał się urzeczywistniał i aby Twoje niemożliwe stało się możliwym. Tego Ci życzę teraz i zawsze, a kiedy mówimy o teraz i zawsze, to chciałabym, aby tak jak zawsze, żeby niezależnie kiedy oglądasz. Ten materiał, kiedy czujesz nie tylko wpływ mój, ale też tysiąca innych kumpli, żeby było to dla ciebie Twoim tu i teraz, czyli żeby moje tu i teraz było Twoim tu i teraz, Twoje tu i teraz, moim tu i teraz i wzajemnie, abyśmy rośli w swoim potencjale i w swojej sile, dając sobie coś nawzajem. Dziękuję Ci bardzo serdecznie więc, że jesteś i zostawiasz tu kawałek swojego zaangażowania. Chciałabym dzisiaj pogadać z Tobą i przedstawić Ci taką własną koncepcję. Z jednej strony, to w ogóle nie jest tylko i wyłącznie moja koncepcja, bo od wielu, wielu lat kieruję się nabytą wiedzą, doświadczeniem. I wiele z tego, co przedstawiam, pochodzi zarówno z materiałów psychologicznych, materiałów z zakresu tak zwanej filozofii kwantowej i również duchowości. Ale jednocześnie przepuszczam to przez własny filtr i własne serce. Zatem też sześć sił, które Ci przedstawiam, ja odbieram jako te główne, które wpływają na nasze życie, i sobie tak wymyśliłam, aby to przedstawić za pomocą świętej geometrii, gdzie mamy sześć punktów, które się ze sobą łączą i nawzajem wpływają na siebie. I my jesteśmy w środku tego diagramu. I my, w zasadzie my jesteśmy tym diagramem, tym, tą, tą świętą geometrią. Więc mam nadzieję, że to założenie Ci się podoba. A ten materiał ma na celu jeszcze lepiej Ci uzmysłowić to, jak Twój umysł, Twoja wola, jak Pole, które oddziałuje na nas, czyli pole kwantowe, pole punktu zerowego, pole informacyjne, pole morficzne, jak na nas oddziałuje, i czy my oddziałujemy na to pole, yy, jaki wpływ ma nasza przeszłość, czy w ogóle przeszłość jest przeszłością, to też można sobie zadać takie pytanie. Czy jesteśmy w ogóle w stanie wyobrazić sobie swoim ludzkim umysłem, czym jest Bóg, czym jest absolut, bo na ten moment, z mojej perspektywy, i nie tylko z mojej, Bóg, ta wyższa, inteligentna siła, energia, źródło, jakkolwiek to nazwiemy, nie ma dla nas zrozumiałej formy. Ale czy w jakiś sposób jesteśmy w stanie mimo wszystko ją poczuć, go to poczuć? No i w końcu świadomość. Świadomość jest nasza i zauważ, że żyje w każdym z nas. Ciało pozbawione świadomości umiera. Dom, opuszczony dom marnieje. Zobacz, jak wyglądałby twój samochód, gdybyś nie wsiadł, nie wsiadła do niego przez pół roku. Wszystkie cała materia pozbawiona świadomości, marnieje, umiera. Więc świadomość ma tutaj kluczową rolę i po Powiemy sobie, jak wykorzystać świadomość w procesach na przykład zdrowienia albo e, wzmacniania siebie i, i upiększania swojego życia. Jednocześnie moją intencją jest też, aby tym materiałem pokazać ci nie tyle Twoje doskonałości, co pokazać doskonałość w niedoskonałości, abyśmy odetchnęli z ulgą i byśmy. Po tym spotkaniu wyszli z takiego założenia, że fajnie jest się angażować, starać, ale warto wyciągnąć kistyłka i czasem po prostu odpocząć. Nie ścigać się z niczym, nie próbować udowodnić swojej wyższości, nie walczyć o cokolwiek, co mamy w głowie, bo po prostu czasem e, warto się nastawić na przyjmowanie, przyjęcie tego co jest. Czasem nie widzimy otwartych drzwi, a próbujemy wyważyć inne zamknięte drzwi. I tym materiałem chciałabym Ci pokazać, że być może patrzysz w kierunku, gdzie jakieś drzwi są zamknięte, nie widząc jednocześnie, że być może obok Ciebie jest jakaś otwarta furtka, która Cię zaprasza do innego świata, innego wariantu rzeczywistości i warto z niej skorzystać. Więc. Jeśli jesteś gotów, gotowa, pomyśl o swojej intencji w związku z tym spotkaniem i płyniemy. Są na tym świecie siły, które oddziałują na ciebie nieustannie, wspierając cię lub ograniczając. Na poziomie duszy jest to miłość lub strach. Na poziomie umysłu myśl i słowo. Na poziomie woli, intencja i wybór. Wszystko to niesione jest w pole nieograniczonych możliwości, które wypełnia tkankę materialnej rzeczywistości. Twoja wola, wyobrażenia i wybór przywołują do istnienia Twoją rzeczywistość. Wszystko w tańcu świadomości. Świadomość jest. Kolejną siłą, która sprawia nie tylko, że w Twoim ciele płynie życie, ale że życie płynie wszędzie wokół. Jesteś częścią całości, i całość jest w Tobie. Umysł. Umysł to pierwsza siła, którą chciałabym, abyśmy omówili. Jednocześnie Pozwolę sobie tutaj mocno podkreślić, że żadna z tych sił nie jest pierwsza i ostatnia. One wszystkie współgrają ze sobą i współoddziałują na siebie. Są w takim ciągłym tańcu interakcji. Umysł to niezwykle skomplikowany konstrukt. Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że umysł jest na tyle tajemnym że do tej pory nauka nie jest w stanie do końca odpowiedzieć, czym dokładnie jest umysł i gdzie umysł się znajduje. Tradycyjne podejście, już stare podejście mówi o tym, że umysł jest wynikiem sprzężenia neuronów i powstaje w naszym mózgu. Ale już dzisiaj wiemy, że na przykład podświadomość, która jest składową umysłu, tak jak i uczucia, tak jak i pamięć, znajduje się nie tylko w mózgu, ale po prostu w ciele. Zatem ciało to też umysł. Jest jeszcze jedna kwestia, a mianowicie, czy na przykład telepatia, gdzie część osób może wierzyć, może nie, ale większość z nas wierzy na przykład w intencję, którą mamy, która oddziałuje na świat zewnętrzny, albo w uzdrawianie na odległość, gdzie mamy wiele takich przypadków udowodnionych, albo tak zwaną prekognicję, czyli w jakiś sposób przewidywanie yy, przyszłości. Te wszystkie rzeczy świadczą o tym, że umysł nie tylko jest wewnątrz, ale jest na zewnątrz. A być może opierając się na zasadzie wnętrza jako lustra rzeczywistości, czy inaczej, zewnętrznej rzeczywistości jako lustra naszego wnętrza, to być może wszystko, co dzieje się bezpośrednio w nas, jednocześnie zadziewa się w, nas, w naszym otoczeniu, w naszej rzeczywistości. I tutaj przychodzi, jeśli chodzi o umysł, to. Podkreślę jedną bardzo, bardzo istotną rzecz, że wybieram takie wątki, które są dla mnie na ten moment istotne, aby budować odpowiednie, zasobne podejście do swojego umysłu i, i do siebie samych, roli na tym świecie, na, naszej roli na tym świecie. Ok, więc na pewno nie będzie to jakaś akademicka wykładnia, która porusza wszystkie aspekty umysłu, ale chciałabym. Zadać ci kilka takich ważnych pytań. Chciałabym też, żeby ten materiał był wykładem, ale z drugiej strony jednak procesem, który gdzieś cię prowadzi. W co ty wierzysz? Czym jest twój umysł? Medycyna informacyjna na przykład uważa, że umysł może tworzyć w polu kształty, które później przejawiają się w świecie materialnym. Czyli na pewno warto powiedzieć, że nie tylko medycyna informacyjna, ale w ogóle takie podejście holistyczne traktuje umysł, duszę i ciało jako jedność. I w związku z tym, jeśli tak jest, to to, co się dzieje na poziomie umysłu, musi również mieć swoje odzwierciedlenie, swoje implikacje, konsekwencje na poziomie ciała, na poziomie duszy. Pytanie więc brzmi, jakie myśli warto, aby zagościły w Twojej głowie. Oczywiście nie jest to, uspokoję Cię, m, pod kątem takim, że zbyt dużo ostatnio w czasach rozwoju i takiej pozytywnej psychologii wymagamy, a mianowicie przymuszamy się wręcz, żeby mieć pozytywne myśli. I, yy, i myślę, że już powoli jest to passé. Powoli dochodzimy do sedna sprawy, a mianowicie, że nie przepracowując wewnętrznych traum, nie poznając głębiej siebie, nie dając sobie przyzwolenia na gorsze myśli, na gorsze dni, to tak naprawdę robimy sobie krzywdę, bo idziemy trochę do siebie jak taki surowy rodzic, który tylko ocenia i wymaga, surowy nauczyciel. Wyobraź sobie, kiedy masz, kiedy miałeś może w przeszłości, miałaś w przeszłości surowego. Nauczyciela, surowego rodzica, to jak się wtedy czułaś? Zero swobody, zero wolności, zero kreacji. Myślę, że nie możemy sobie tego robić, aby wymagać od siebie tylko i wyłącznie pozytywnego myślenia. Jest to passe pod kątem takim, takich trendów rozwojowych. Już powoli się w Polsce też odchodzi od tego, że o, tylko mi pozytywne myśli, pozytywne afirmacje. Bo to oczywiście działa i działa, 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 ale nie działa na bardzo długą metę. Yy, moim zdaniem celem naszym, naszej duszy, skoro już mówimy o tym połączeniu umysłu, dusza, ciało, jest yy, jest zbieranie doświadczeń, wszystkich doświadczeń, pozytywnych i negatywnych, ciężkich i przyjemnych. Yy. Pójdziemy sobie jeszcze do tego, kiedy będę mówić o, o bardziej duchowych sprawach, ale pozostając jeszcze w umyśle, to warto zauważyć, że jest pewna konsekwencja, która, mm, która się zadziewa, czyli jest myśl, słowo i czyn. I gdybyśmy chcieli lepiej wykorzystywać umysł, poza tym, że warto usłyszeć w końcu siebie, a to, co powiedziałam na początku filmu, że dopiero wyciszając świat zewnętrzny, jesteśmy w stanie usłyszeć czy uruchomić widzenie wewnętrzne. Dopiero wtedy zobaczymy, co na, nasz umysł nam podsyła. I czasem nam podsyła piękne fantazje, wyobrażenia, czasem bardzo przerażające. Yy, przerażające, nierealne, yy, lęki, czasem, yy, czasem głupie skojarzenia, <gry> które się wydają bez sensu i może są bez sensu. Yy, ale ja bym zrobiła w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o współpracę ze swoim umysłem, zresztą robię to na co dzień, wyciszyła ten, ten yy, yy, jazgot zewnętrzny. Jazgot. Tego, co wchodzi do mojej głowy, wyciszyłabym ten świat zewnętrzny, żeby zobaczyć, czego, gdzie prowadzi mnie mój umysł. I teraz możesz to zrobić i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Mamy tutaj proste ćwiczenie. Mam takie ćwiczenie, yy, jaki obraz siebie, chciałabym ci zadać to pytanie, chcę, żebyś odpowiedziała, odpowiedział, jaki obraz siebie chciałabyś, chciałbyś stworzyć dzisiaj? Czy. Idąc bardziej ku medycynie informacyjnej, yy, jaki obraz siebie chciałbyś, chciałabyś stworzyć w polu informacyjnym? Można iść jeszcze głębiej duchowo. Przygotuj się na kaliber, duży kaliber. Kolejne pytanie: jaki obraz siebie chciałabyś, chciałbyś? Stworzyć w wieczności. I, i teraz y, czujesz to w jakiś sposób, i zapewne masz jakąś odpowiedź na to pytanie. Więc takim mentalnym ćwiczeniem ku temu, ku zrozumieniu, co muszę zmienić, albo czym się kierować, jest za, za, zauważenie, że to, kim chcesz być, co chcesz mieć. Poprzedza Twój czyn, jakiś czyn, że coś musisz zrobić, albo coś musisz przestać robić. Prawda? Na ogół się to wiąże z tym, że my, jako ludzie, kreujemy rzeczy, kreujemy siebie poprzez działanie, albo zmianę kierunku działania. Więc, co poprzedza działanie? Poprzedza jakieś słowo, które sobie dajemy, wypowiedziane słowa. Odnośnie siebie, odnośnie życia, stwierdzenia, przekonania. Co poprzedza słowo? Słowo poprzedza myśl. Więc, idąc w ten sposób, czyli do źródła naszego umysłu, możemy sobie pomyśleć, OK, czyli co ja dzisiaj muszę myśleć, co ja dzisiaj muszę wymyślić, wykreować, aby poprzez słowo i czyn zaistniała jakaś forma rzeczywistości. Zatem, co to za myśl? Pomyśl ją w tym momencie. Możesz oczywiście tutaj zarzucić mi, i, i okej, okay, ale się wytłumaczę z tego, że okej, okay, ale to jest jakaś manipulacja. Każesz mi manipulować swoimi, swoimi myślami. Mm. Wcale nie proszę cię o manipulację, proszę cię o świadomy wybór swoich myśli. Ponieważ tak naprawdę to my zostaliśmy w pewien sposób zmanipulowani, czy na nas wpłynęły myśli przekonania naszych rodziców, naszych przodków, naszej kultury, naszego społeczeństwa. Więc możemy powiedzieć, z jednej strony to są nasze myśli i to nie są nasze myśli. Kwestią jest, aby po swojemu kształtować swój umysł. I po prostu zaczęłabym tutaj od wyboru myśli. Świadomej myśli. Na przykład mogę. Mogę iść na studia, mimo że mam 55 lat. Mogę odejść z miejsca, które mnie ogranicza, krzywdzi. Mogę zacząć doceniać to, co jest. Mogę coś zacząć, mogę coś skończyć. I chciałabym jeszcze jeden tutaj komentarz zostawić. Czuję, że to ważne. Umysł to też miłość. Chociaż miłość i lęk, chociaż oczywiście te koncepty miłości i lęku są znacznie szersze, większe, ale w pewien sposób nasz umysł jest kierunkowany przez to, co. Przepływa przez nasze życie. Ja nawet nie chcę mówić, bo to oczywiste, że przepływa też przez nasze ciało. Lęk i miłość czujemy w ciele, ale lęk i miłość przepływa przez nasze życie. Umysł, co prawda, jest dość wyrafinowany w emocjach, bo jest ich naprawdę bardzo dużo, bo jest też wstyd, poczucie winy, jest też jakaś forma zażenowania, zamyślenia, jest forma. W smutku, różne rodzaje tak naprawdę, jest wstyd. Natomiast na poziomie duszy mówi się, że dusza zna tylko miłość i lęk. I kiedy, yy, kiedy sobie pozwolimy, kiedy sobie pozwolimy na to, żeby więcej miłości płynęło w nas, Choćby do siebie samych, czy do swojego życia, do tego świata, do tego dnia, który zaczynamy, do kawy, którą rano pijemy, to zauważ, że miłość, też powiązana z wdzięcznością, to są energie, które wzmacniają, uzdrawiają, rozszerzają, które otwierają, które dodają wiatru w żagle. To jest energia, to jest energia która jest związana z miłością. Lęk jest energią, która zamyka, kurczy, która mm, więzi, która nadaje pewnej formie ciężkości. Ale tak bardzo uciekamy od lęku, że zaczynamy robić rzeczy z przymusu. Wtedy częściej umysł myśli muszę. I wiesz co? Fajną techniką jest taka technika, bardziej ja ją przenoszę z Helingera, z takiego podejścia systemowego. Chciałabym od razu ją wpuścić w Twoje życie. Co Ty na to? Dobra? <laughs> Dobra. Jeśli jest coś, co musisz, co przeraża, czego się lękasz, to można zrobić piękną rzecz w przestrzeni umysłu. A przypominam, że jeśli robimy to w przestrzeni umysłu, automatycznie to wpływa na mm, pole świadomościowe i wpływa y, na, na cały system. Mianowicie to, co jest uznane, to, co jest nazwane, przestaje nami rządzić. Czyli po prostu to, czego się boisz najbardziej, to, co cię kurczy. To, co uważasz, że musisz, co jest źródłem twojego musisz. Skieruj tam uwagę teraz, w tym momencie, to zrób. I uznaj. Możesz powiedzieć takie słowa: Widzę cię i uznaję cię. Możesz tu być. Możesz być w przestrzeni mojego życia. A jednocześnie ja wybieram inaczej. Osoby będące jedynej myśli wspólnym wysiłkiem przyczyniają się do zaistnienia rzeczywistych zdarzeń. Dotyczy to także jednostek, jeśli ich myśl jest wystarczająco silna. Myśl, zamiar i wola tworzą potencjał. W polu możliwości. Chciałam jeszcze jedną rzecz dodać do myśli. Zauważcie, w naszej przestrzeni często to robimy, a mianowicie wykorzystujemy tak zwaną skumulowaną energię grupy, aby ukierunkować tą energię na jakiś cel, na przykład na uzdrowienie. Kogoś albo osiągnięcie innego efektu i to jest niesamowite. Ja bardzo dziękuję właśnie, dlatego bardzo dziękuję Tobie, że tu jesteś, bo mam świadomość, że każda osoba, która jest w tej przestrzeni zostawia tu swoją energię jest ze swoją energią, i yy, jesteśmy w stanie realizować takie rzeczy, które dla na przykład jednostki są niemożliwe. Okazuje się, że yy, Skumulowana myśl, skumulowana modlitwa, skumulowana medytacja jest w stanie, czyli kilkuset, kilku tysięcy osób jest w stanie yy, wpłynąć bardziej efektywnie niż myśl pojedynczej osoby na jakiś efekt. Dlatego mówimy o tym, że. Na przykład, lęk danej kultury, danego społeczeństwa czasem wywołuje to, czego najbardziej się to społeczeństwo boi. Z kolei na przykład jakieś grupy wyznaniowe, ale też grupy medytacyjne, to udowadniają badania naukowe, między innymi prowadzone przez y, Rogera Nelsona i y, Global Consciousness, taki, taki projekt, pokazuje, że Skumulowane grupy, które się modlą, medytują, są w stanie wpłynąć na przykład na poprawienie wyników pokoju w danym, nastrojów pokojowych, na przykład w danym, w danym miejscu, obniżenie przestępczości. To jest bardzo ciekawe, i tutaj z naszej przestrzeni mamy przez te trzy lata, wiele takich dowodów, gdzie prawie za każdym razem udało nam się, medytując w intencji jakiejś osoby, wpłynąć na efekt zdrowienia. Jednocześnie jest to dla mnie, i tu podkreślę, wielkie zawsze wyzwanie, aby z tych setek tysięcy wybrać próśb, wybrać jedną osobę. Jest to trudne. Czuję się z tym źle, z drugiej strony muszę mieć zaufanie, że po prostu to jakoś, że, że ten wybór nie dokonuje się przez mój intelekt, tylko po prostu w jakiś sposób przychodzi, i ja mam tą, tą jedną osobę i wiem, że to w jej intencji mamy medytować. W kwantum przepływu realizowaliśmy na sam koniec taki taniec, sekwencję ruchu, ruchku, w intencji jednego naszego kumpla, który tracił wzrok, i on następnego dnia napisał: Nie wiem, czy ja to mam zaraz zobaczyć o Ubuntu, Kutimie. Ostatni live położył mnie do łóżka. Boję się, gdzie mnie dzisiejszy zaprowadzi. A moja intencja no cóż, może jestem egoistą, ale od pierwszego spotkania niezmiennie jest to mój wzrok. I, yy, i ten live, który mieliśmy, i w intencji Mateusza wykonaliśmy ruch ku. okazało się, że Mateusz obudził się kolejnego dnia i napisał do nas, wow, zadziała się rzecz niemożliwa, poprawiły się parametry mojego widzenia. Więc ja wierzę, że jesteśmy w stanie w tej skumulowanej myśli dokonywać cudów, ale jestem też pewna, że myśl faktycznie z intencją, świadoma myśl z intencją jest w stanie... U każdego z nas y, formować tą naszą tkankę rzeczywistości. Cześć, Kumplé! Z tej strony, Maga, wcinałeś tutaj, Klaudia, na chwilę pomiędzy umysł a wolę w dwóch sprawach. Jedna sprawa jest taka, że bardzo chciałam się z Wami przywitać. Montuję właśnie ten materiał z ogromną radością i mam wielką nadzieję, a zarazem przekonanie, że ten materiał będzie Wam naprawdę służyć. Druga jest sprawa taka, że chciałam Wam powiedzieć, że taką właśnie energię grupową będziemy mieli okazję wytworzyć już niedługo wszyscy razem wspólnie. 4 lutego pomiędzy godziną 18 a 21 podczas eventu online. I słuchajcie, na ten event nie potrzebujecie żadnych biletów, żadnych rejestracji, absolutnie nic. Jedyne, co trzeba zrobić, żeby być z nami. To po prostu pojawić się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Także śledźcie nasze social media, żebyście nie przegapili żadnych informacji na temat tego wydarzenia. A warto naprawdę z nami być. Będziemy nadawać z profesjonalnego studia nagraniowego, więc obiecuję wam, że będą wspaniałe efekty wizualne, dźwiękowe, energia, no wszystko no, na najwyższym poziomie. Oczywiście możecie się spodziewać medytacji, wykładów i gości specjalnych. Będzie naprawdę magicznie i wzniośle i nie może Was z nami zabraknąć. Ja już nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że Wy również. Przechodzimy do drugiej siły. Tu będzie trochę krócej, bo jest to powiązane z umysłem, ale wydaje mi się na tyle istotne, że że konieczność jest wyodrębnienia tego, czyli wola. Wola, yy, wola, wybór. Yy, każda istota we wszechświecie ma jakąś wolę. Yy, ma wolę życia przede wszystkim. Warto sobie zadać pytanie, czy wchodzimy w dzień, z wolą życia, czy z wolą przeżycia, bo to czyni istotną różnicę. Wola życia płynie z energii miłości do życia, wola przeżycia płynie z energii lęku. Więc to, co mówiłam chwilę temu, miłość rozszerza, wzmacnia, powiększa. Lęk kurczy, osłabia, zamyka. Więc yy, wola przeżycia dotyczy. Wielu, wielu osób teraz, i mimo, że żyjemy w czasach, mimo wszystko, dostatku, kiedy mamy co jeść, jest nam ciepło i, i w miarę demokratyczne warunki, cały czas w jakiś sposób jesteśmy kierowani przez lęk i mamy bardziej wolę przeżycia niż życia. Warto na to zwrócić uwagę i zadać sobie takie pytanie, jakby to było mieć wolę istnienia z całych sił. To jest pytanie kwantowe, z którym Cię dzisiaj zostawiam, ale mm, ja mam coś bardzo szczególnego, co chciałam wpuścić w pole. Jest to moja jakaś taka prywata trochę, a z drugiej strony na poziomie filozofii i duchowości coś bardzo istotnego, mm, ponieważ ja kiedy pierwszy raz się zetknęłam ze Starym Testamentem, Biblią i czytałam o grzechu pierworodnym, Adamie i Ewie. To przepraszam, jeśli kogoś tu obraża, ale po prostu to jest moje. Nie musisz się z tym zgadzać, bo, bo też chodzi o to, że mamy wybór, tak? Że poprzez swoje wybory tworzymy prawdę na temat tego świata. Nie ma jednej prawdy na temat świata. Zauważ, że każdy z nas jest jak mały puzel, który tworzy tą tkaninę rzeczywistości i w cokolwiek wierzymy, w cokolwiek Tworzymy jest elementem tej rzeczywistości i na wszystko jest miejsce. Więc wracając do swojej pierwotnej myśli, to trochę się nie zgadzałam, jakoś tak czułam wewnętrzny opór z tym, że, mm, ob że obarczamy y, Adama i Ewę, zwłaszcza Ewę, tym grzechem pierworodnym, bo ona skusiła Adama, i oni utracili ten raj. Y ale w ogóle moim zdaniem taka nie jest, nie jest taka prawda. I tutaj, jeśli chodzi o wolę i wybór, pokieruję się cytatem z książki, z książki Nila Donalda Welsha rozmowy, rozmowy z Bogiem, stare wydanie. I on napisał tak, i ja sobie myślę, wow, to jest takie mocne. Jak ktoś ma dość poszerzoną świadomość, to... To weźmie to. A jeśli ktoś ma inne podejście, po prostu skrajnie inne podejście do życia, to tego nie weźmie. Ja się o to nie spieram. Ja to zostawiam w tej przestrzeni i sobie myślę: zrób z tym, co chcesz. Niech ci to służy, ale jak będziesz się spierać wewnętrznie z tym, no to, to okej. Okay. Yy, więc. Yy, to wiecie, Donald, y, Neil Donald Walsh to gość, który jakby prowadził rozmowy z Bogiem. Płynęły pod jego, z jego pióra y, taka prawda jakby objawiona, taki trochę channeling. I Bóg w jego przekazie mówi tak. To, co ukazane zostało jako upadek Adama, w istocie było jego wzlotem. Najbardziej doniosłym zdarzeniem w dziejach człowieczeństwa. Bez niego nie mogłaby zaistnieć rzeczywistość relatywna. Czyli czyn Adama i Ewy to nie pierworodny grzech, ale tak naprawdę pierworodne błogosławieństwo. Winniście im dziękować z głębi serca, albowiem, będąc pierwszymi, którzy wybrali źle, w cudzysłowie, Adam i Ewa stworzyli możliwość dokonania jakiegokolwiek wyboru. Y i ja po wielu latach rozważań i doświadczeń przeróżnych absolutnie się z tym zgadzam. Myślę, że yy, nasza, nasze zetknięcie czy powrót do wszechjedności, czy Boga, czy Absolutu jest nieunikniony. I nie tylko z tej książki, ale z wielu innych, też takich jak na przykład Duchowe Przebudzenie albo. Yy, albo rozważania Helingera. Yy, bardzo wierzę w to, że no, jesteśmy na tym świecie, bo to taki dobry park rozry rozrywki. Doświadczamy tutaj rzeczywistości relatywnej, dualistycznej dobre, złe, yy, przyjemne, nieprzyjemne. I, i, I dojdę jeszcze do tego, że. Doświadczamy siebie jako małych po to, żeby ostatecznie i na końcu zrozumieć własną wielkość, yy, światłość, potencjał, nieograniczoność. Żeby doświadczyć nieograniczoności, musimy doświadczyć ograniczoności, na którą w pewien sposób sami się skazujemy. I nie wiem tego, bo bym musiała tak tu postawić swoją duszę albo jakiegoś swojego przewodnika albo... Nie wiem, najbardziej chyba mimo wszystko zaufałabym bym wewnętrznemu głosowi, który w jakiś sposób mimo wszystko czuję, ale więc nie mam na to w żaden sposób dowodów, to są tylko i wyłącznie moje przekonania, przemyślenia i czucie, że jako dusze jednak z własnej woli decydujemy się na to głębokie doświadczenie, które sądzę, że jest trudne, a z drugiej strony też piękne, prowadzi. Nas przez gęstą materię, gdzie jest bardzo trudno pewnie zmieścić się w ogóle takiej boskiej energii nas w ciele. A, a z drugiej strony, ta materia nam służy i to ciało nam służy. I ono jest takie inteligentne. I, i jednak mm, choć jest tu ciężko, to, to ten świat tworzymy poprzez swoje wybory, poprzez swoje działania. Przychodzi nauczyciel i ci mówi, tak, że świat jest taki i taki. Przychodzi ktoś, kto ma jakieś wglądy, jasnowidz, i ci mówi, taka będzie twoja przyszłość. Przychodzi ten od regresingu hipnotycznego i mówi ci, takie były twoje wcielenia poprzednie, i w końcu nie wiesz, co jest prawdą, a co nie, co jest twoje, a co nie, to w tym momencie też masz wybór. W jaki sposób to przyjmiesz? W jaki sposób? Będzie to na ciebie oddziaływać. To też jest wybór, to jest kreacja, to jest wola, czyli cokolwiek, co przychodzi, to jest jedno, ale drugie, jak Ty to przyjmujesz. I bardzo mocno wierzę, że w większości z nas chodzi o to, czy się manifestują nasze intencje, nasze myśli. Ale część zupełnie nie zauważa, a moim zdaniem to jest, to, 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 to rośnie, to, to dzięki temu rośnie dusza. Nie dzięki manifestacji intencji, ale że kiedy przychodzi to, co trudne i cię w jakiś sposób pogrąża, to czy ty w tej ciemności jesteś w stanie rosnąć? Sam, samodzielnie wpuścić w to, co trudne, miłość i światło. Więc pytanie, dzisiaj, teraz. Co do tej siły brzmi, jakiego, jaki wybór poprowadzi cię ku lepszemu. Wybór życiowy, ale też wybór twojej reakcji na to, co jest ciężkie, z czym się nie zgadzasz, co być może nie jest twoje. Być może to będzie wybór zostawienia tego i pójścia już swoją drogą. Być może akceptacji, być może umiłowania tego, co trudne. Pomyśl chwilę, i zaraz idziemy do trzeciej siły. Pole. Istnieją niematerialne pola tworzące i organizujące całą naszą rzeczywistość i wszystkie organizmy żywe. Kluczowym aspektem, jeśli chodzi o te pola, są Między innymi nasze myśli, nasze uczucia i nasza intuicja. Można więc powiedzieć, że pola tworzą nas, ale też my tworzymy pola. I jeśli chodzi o naukę, to. Rozróżniamy na ten moment, wierzę, że jest ich znacznie więcej, ale te pola, które w jakiś sposób mogą wpływać na tą rzeczywistość, są to pola informacyjne, morficzne, elektromagnetyczne, pole próżni, czyli pole kwantowe. Inaczej tu nazywamy to pole polem nieograniczonego potencjału, gdyż to jest bardzo ciekawe: próżnia jest jakby pusta w środku, a z drugiej strony pełna. Możliwości, pełna potencjałów. W zależności od tego, jak myśl, energia, uczucie, nada, jaki kierunek nada tej fali, tej wibracji. I jeśli będzie to wystarczająco dużo świadomej myśli, działania, zamiaru, intencji i, i no, ukierunkowanego działania, to wtedy ta wibracja w polu potencjału zaczyna się manifestować, czyli z fali przeradza się w Cząsteczkę, tak można powiedzieć. Badacze pól różnych nie są w stosunku do siebie zgodni i myślę, że to jeszcze dekady zajmie, zanim dojdą do, do porozumienia, ale jesteśmy pewni tego, że tak jak serce tworzy pole magnetyczne, ziemia tworzy mag pole magnetyczne i te pola na nas wpływają. Tak medycyna informacyjna wykorzystuje e, teorie, tezy na temat. Pola informacyjnego, czyli przenika nas pole informacyjne. Myślę, że można to też nazwać polem morficznym, które, którym zajął się badaniem, którego zajął się Rupert Sheldrake, i, i między innymi Rupert Sheldrake ma taką tezę, że nawet nasza pamięć to, co, to co w jakiś sposób świadomie, nieświadomie pamiętamy nie jest, kwestią, nie jest kwestią engramów, czyli śladów pamięciowych w naszym mózgu, a kwestią informacji w naszym polu informacyjnym. I on tutaj podaje taki przykład, że jeśli embrion żyrafy rozwija się w brzuchu matki, to jednocześnie od razu podłącza się pod pole informacyjne tej żyrafy i żyraf, które, które w jego pokoleniu, jego gatunku. Żyły wcześniej, I, i tutaj akurat Rupert Sheldrake mówi, że być może geny, które są odpowiedzialne za produkcję białek, i, i oczywiście rola genów jest niepodważalna, to czasem w przypadku jakby takiej pamięci yy, i tego, jak geny nas kształtują, jest przeceniona. Mm. Nie chciałabym was zarzucić zbyt wielką ilością informacji, ale, ale też przecież Bruce Lipton od biologii świadomości mówi, że, okej, okay, geny to jedno, ekspresja genów to drugie i nasze myśli i przekonania yy, warunkują tą ekspresję genów. Więc jeśli nasza babcia lub dziadek na coś chorował, to niekoniecznie my na to zachorujemy, jeśli zmienimy nasze nastawienie do życia. Mam nadzieję, że, że prosto to wyjaśniłam. Ale jednocześnie moim celem tutaj, kiedy wymieniam tą siłę, nie jest budowanie w tobie przekonania, chociaż chciałabym to przekonanie zostawić, że jesteśmy w stanie poprzez nasze jednostkowe działanie, poprzez nasze myślenie wpływać na pole, bo często mnie ludzie pytają na przykład, jak mam, jaką mam mieć intencję, żeby mój syn się zmienił, jak mam wpłynąć na swoją teściową czy swojego zięcia to odpowiedź jest bardzo prosta. Zmień swoje myślenie, swoje nastawienie, a jednocześnie zmieni się twoje pole informacyjne, co będzie miało konsekwencje w polu informacyjnym całego systemu rodzinnego na przykład. Ale ja chciałam coś innego tutaj powiedzieć, a mianowicie, żeby zrozumieć, że my jesteśmy w ciągłym polu informacyjnym naszej kultury i naszego rodu. I, I za chwilę sobie nazwiemy jeszcze kolejną siłę, czyli przeszłość, która nie jest tak naprawdę przeszłością, ona w związku z tym, że istnieje pole informacyjne, ona jest, żyje cały czas w nas. I są oczywiście mnóstwo mnóstwo badań, które pokazują, że jeśli jakaś trauma przeżyta przez naszą babcię czy poprzednie pokolenia y, tkwi w polu informacyjnym, to będzie to na nas oddziaływać. Stąd na przykład być może w większości z nas lęk, że nam zabraknie, no bo przecież w naszych pokoleniach wcześniejszych zabrakło to, dlaczego nam te, ta informacja jest cały czas aktywna, więc nie jesteśmy w stanie zrobić tak, ob obkupić, się, <gryw> obkupić się mnóstwem rzeczy, kupić najdroższy samochód, wprowadzić się do lepszego mieszkania, i tak, jeśli nie zmienimy informacji w polu informacyjnym, to poczucie braku będzie za nami szło, czy będzie w nas rosło, będzie w nas aktywne cały czas. Więc yy, chciałabym tym samym podkreślić, że, yy, że, że to nasze myśli i odczucia wewnętrzne i zauważenie czegoś dopiero zmienia to, tak? bo świadomość, pójdziemy sobie jeszcze w ostatnim punkcie do świadomości, bo uświadomienie, Dopiero nas uwalnia od tego, co nas prowadzi. Też, yy, też chciałam z drugiej strony jeszcze powiedzieć, że ja siebie yy, od czasu do czasu rozgrzeszam, jak mi coś pyknie i, i się zachowam nie tak, jakbym chciała, albo powiem coś na głos, co teoretycznie nie wiem skąd poszło. To się tłumaczę, sobie tłumaczę, że to pole, nie ja. Więc no nie zachęcam Was tak za bardzo do tego, żeby zrzucać odpowiedzialność cały czas na pole, ale, ale tak jest. Faktycznie tak jest, że my kreujemy rzeczywistość, rzeczywistość ostatecznie kreuje nas. Czyli też się mówi, rozważając o polu, po angielsku się tak ładnie mówi: disaster waiting to happen, czyli katastrofa, która czeka, aby się wydarzyć. I to jest taki przykład, że. Czy w społeczeństwie, w dużej grupie, czy w małżeństwie, na przykład, już jest taki kryzys, już tak wisi coś w polu, że tylko wystarczy jakiś bodziec, aby się wywaliło wszystko. I przypuśćmy, że mąż czy żona po raz kolejny zapominają, na przykład, o rocznicy ślubu po raz piętnasty, i się wtedy mówię, i, i wtedy ktoś myśli o tym, że wow, że to jedno zdarzenie spowodowało yy, rozpad. A, czy wojnę jakąś, a tak naprawdę to już było w polu. Więc my czasem mamy coś w polu, i czasem musi się coś wydarzyć, żeby się wykrzaczyło, żeby się zrujnowało, żeby się zburzyło, po to, żeby zacząć budować od nowa. Bo pamiętajmy, jak mówi pięknie Hellinger, nowe najlepiej wydarza się bez starego. Więc też nie bójmy się, jak nas pole czasem wywala. Być może to jest moment na inne pole, na nową przyszłość, na nowe po prostu. Więc mamy pole, idziemy do przeszłości. Ktoś kiedyś pięknie napisał, że czy przeszłość jest w ogóle przeszłością? Otóż właśnie w nawiązaniu do pola, że mamy pola morficzne, pola informacyjne, które oddziałują na nas ale też jednocześnie podkreślam, że mamy pole nieograniczonego potencjału, czyli że faktycznie kreujemy w tym polu i jeśli nadamy temu wystarczająco dużo energii, to to się będzie manifestować. Ale często prowadzi nas przeszłość i czym jest przeszłość? Przeszłość to jak kiedyś Wojtek Jarczewski przygotował mi taki piękny Zestaw, listę lojalności, nieświadome, nieświadomego przymusu w stosunku do rodziców rodu, to myślę, że to jest przeszłość, która nami nas prowadzi, czyli prowadzi nas w jakiś sposób, kody, informacje zapisane w naszym rodzie. To można powiedzieć, płynie w naszej krwi, jest w naszym polu informacyjnym. I jeśli na przykład nasza. Babka czy mama cierpiały z powodu braku czegoś, to w jakiś sposób ja nie tylko jestem tego nauczona, ale mam taką lojalność w sobie, że pójdę za tym, co moje pokolenie, mój ród, czego doświadczał. Nie będę ponad nimi, tylko będę ja za ciebie, mamo, ja za ciebie, babciu, ja za ciebie, dziadku. Będę razem z Tobą, będę taka jak Ty. Więc są to na przykład nieświadome lojalności, i tutaj warto się przyjrzeć, czy powtarzamy takie schematy, jak schematy jakieś ro rodzinne. Nawet jeśli nie znaliśmy swojej bab babki czy swojego dziadka. Jeśli natomiast chodzi, zaraz powiem o to, jak się uwalniać od przeszłości, choć uważam też, że nie jesteśmy w stanie się od niej totalnie uwolnić a to y, jakby szalonym bezsensem jest moim zdaniem uważać czy żyć y, z przekonaniem, że i próbować w ogóle się odciąć od przeszłości, ponieważ przeszłość to korzenie. Przeszłość to jest też mądrość. Więc przeszłość i przesz z przeszłością chcemy zrobić ch z przeszłości mamy mieć i chcemy zrobić zasób. Ale kiedy robimy zasób, kiedy widzimy ją świadomie, kiedy podchodzimy do niej z miłością, ale jednocześnie wybieramy, jednocześnie korzystamy ze wszystkich innych sił, <laughs> i przeszłość nie jest tą jedyną, która nas prowadzi. Przeszłość to są nasze własne traumy. Przypominam, że trauma ma taką siłę, że będzie próbowała się w naszym, cie że będzie nas prowadzić do tego, żeby ją przeżyć świadomie. Zawsze to jest taka, to chyba też każdy psycholog jest w stanie potwierdzić, że w momencie kiedy przeżyjemy świadomie każde kolejne doświadczenie, yy, trudne doświadczenie, to wtedy w końcu w sobie integrujemy to, co zostało wyparte. I taki przykład to jako dziecko. Zostałam, skrzy... nie ja, ale akurat podaję ten przykład, ja mam wszelkie inne traumy, ale posłużę się tutaj może takim bardziej dosadnym, że yy, mała dziewczynka na przykład doświadczyła yy, odcięcia emocjonalnego swojego taty. I później, kiedy wchodzi w związki z mężczyznami, zawsze doświadcza jakiegoś porzucenia albo odrzucenia przez facetę I, I sobie myśli karma, że się to ciągle powtarza. Natomiast to jest nic innego jak umysł trauma, która mówi: "Hej, daję ci kolejną okazję", rzeczywistość, która mówi ci: "Hej, daję ci kolejną okazję, żeby zintegrować to w sobie". Co to znaczy zintegrować? Czyli zobaczyć, zauważyć, że w jakiś sposób moje działanie z działaniem predyspozycjami, możliwościami tej drugiej osoby. Weszły w taką interakcję, że powtarza się na nowo i na nowo to, co przeżyłam w dzieciństwie. Brak uważności, brak miłości, brak ciepła. I ko każda kolejna osoba, czy to jest facet, czy to jest kobieta, czy to jest przyjaciółka, partnerka, y szef, szefowa, znowu mi to pokazuje. I ja znowu jestem skrzywdzona. I zamiast uciekać od tego, to z przeszłością i traumą trzeba zrobić tak, że przyjmuję ją i bardzo świadomie przeżywam. Przeżywam złość, przeżywam lęk, przeżywam rozgoryczenie, bezradność, ale świadomie to przeze mnie przepływa. I dopiero jak to przepłynie, to jest też uwolnione w polu informacyjnym. Czyści się pole informacyjne i, i dzięki temu możemy iść w życie pełniej. Już z innymi wyborami i inne rzeczy będą się nam przydarzać, bo zmieniło się pole informacyjne. Mam nadzieję, że teraz jest to bardziej jasne i nie zapomnicie o tym, żeby nie odcinać się od przeszłości, tylko powoli ją przywoływać, a zauważycie też, że, od, że będziecie odzyskiwać wspomnienia przy okazji uwalniania tego, co trudne, będziecie odzyskiwać także wspomnienia, utracone wspomnienia tego wszystkiego, co dobre. Obiecuję, bo wiem coś po sobie, wiem to po sobie po prostu. Idziemy do kolejnej siły. Absolut. Uwielbiam takie zdanie z książki Rozmowy z Bogiem. Bóg nie jest niedostępny, Bóg jest nieunikniony. Ktoś kiedyś publicznie mi, mi zarzucił, że ja bardzo rzadko używam słowa Bóg, czy ja go się boję, czy o co chodzi. Moje nieużywanie słowa Bóg jest rozważne i świadome, gdyż uważam, że nasza kultura i religia błędnie mm, zinterpretowały e, to, czym kim jest Bóg i jaki jest. Notabene y, poszliśmy trochę do żłobka, czy do prze przedszkola, ponieważ. Nadaliśmy Bogu cechę ojca, rodzica. I jeśli nadajemy cechy ojca, rodzica, to wtedy Bóg nagradza, każe, osądza. A to w ogóle jest historia o czymś zupełnie innym i, i uważam, jestem przekonana, w jakiś sposób częściowo doświadczył kiedyś tego, w mistycznym doświadczeniu, mój umysłu, tego, że umysł nasz, słowa to już w ogóle, nie są w stanie zrozumieć siły, mocy, formy tego po prostu, czym jest Bóg. Wolę używać słowa absolut, jest mniej powiązane religijnie, oddaje być może bardziej to, co jest i to, co nie jest. I jakiekolwiek określenia, jeśli chodzi o, o Boga, Wymykają się naszemu umysłowi, więc po co w ogóle próbować, chociaż może warto próbować, żeby za chwilę to zanegować. Natomiast dlatego um, mówię o tym, ponieważ uważam, że w tych słowach, że Bóg jest nieunikniony, jako doświadczenie, jako siła, która w nas płynie, która z nami jest, tkwi. Coś, co będzie rozwiązywać nasze dylematy i przywróci nam nadzieję. Um, uważam, że jest bardzo niesprawiedliwe to, żeby mówić, że taki wybór to jest boski, taki wybór to jest nieboski, to jest dobre, to jest złe. Ogólnie w tej tworzącej się rzeczywistości, w te, tej wielkiej machinie, y, dopiero za jakiś czas, kiedy wyjdziemy z umysłu ludzkiego, Troszkę bardziej i może adekwatnie zrozumiemy, po co nam te wszystkie też przykre doświadczenia, czy to, co na ten moment nazywamy złem, ale to, co złe i to, co jest ograniczeniem, po prostu, mimo wszystko, ma nas kierować ku tym lepszym wyborom, tym wyższym wibracjom miłości, przez wyciężenia lęku, strachu i tak dalej. Natomiast chciałam w tym momencie zacytować jedną rzecz, bo. Wydaje mi się, że ona bardzo dużo bardzo dużo pokazuje. A mianowicie taki cytat właśnie z rozmów z Bogiem, która dla mnie jest ewidentną esencją tego, czym jesteśmy. Na początku to, co jest, było wszystkim i poza nim nie było nic. Lecz wszystko, co jest, nie mogło siebie poznać. Ponieważ istniało tylko wszystko, co jest, i nie było nic innego. Z braku innego wszystko, co jest, przestało być. Wszech jedność postanowiła poznać siebie doświadczalnie. Rozumiała, że każda jej cząstka siłą rzeczy nie będzie dorównywać całości. W związku z tym, jeśli się podzieli Każda część, jako niedorównująca, spojrzy na pozostałość i ujrzy świetność. Popatrz dziś na swoją świetność i poczuj, że połączenie z całością nie jest i nigdy nie było przerwane. Nie wiem, czy można powiedzieć coś jeszcze, chwilę chciałabym, żebyś pobył, pobyła. Z tą świadomością, z tą wiedzą. Być może wtedy wszystko robi się trochę bardziej łatwe, nie tak trudne, nie tak ciasne, bardziej wytłumaczalne. Sądzę, że to jest moment, kiedy w tej przestrzeni możemy sobie pozwolić na to, żeby nie tylko cieszyć się ze swoich zas zasobów, zalet, ale pozwolić sobie w pełni na wady, niedoskonałości, bo to jest też Bóg, to jest też absolut, to jest też potrzebne. Um, i, I chciałabym też, zapisałam to sobie, jakby to było, stworzyć w sobie dziwny nawyk cieszenia się z własnych niepowodzeń. Bo kto powiedział, że kto wie w ostatecznym rozrachunku, co jest sukcesem, co niepowodzeniem w ostatecznym rozrachunku, kto jest w stanie powiedzieć, co tak naprawdę było celem duszy e, naszego istnienia. Chociaż już teraz możemy powiedzieć, że tym celem jest po prostu doświadczenie, budowanie też wyboru, jaką mam relację, ile miłości do swoich niepowodzeń, do swoich wad. Chciałabym cię z tym zostawić i przejść do ostatniej siły świadomość. Myślę, że świadomość to jedna z największych sił, która wprawia cały wszechświat w ruch. Ciało pozbawionej świadomości umiera. Opuszczony dom e, zostaje zapuszczony. Widać ewidentnie po roku e, w miejscach, w których niko, nikogo nie ma, jak ta materia, meble, ściany, jak blakną tracą życie. Spróbuj też zostawić swój wymyty, wyczyszczony samochód na przykład na pół roku czy rok, i zobaczysz, co się w środku dzieje. Świadomość to życie, po prostu. Ja ostatnio, siedząc na dość trudnym zabiegu stomatologicznym, kiedy miałam częściowe znieczulenie, przetwarzałam spokojnie, oddychałam, przetwarzałam, wizualizowałam też, że wszystko się dobrze kończy, goi i tak dalej. I wybitny, dobry lekarz, dentysta, który wykonywał ten zabieg, później powiedział, że Kiedyś robiono te, te zabiegi przy totalnej narkozie, osoba była nie, nieświadoma w ogóle, ale okazywało się po czasie, że te zabiegi później kończą się niestety taką sytuacją, że pacjent bardzo długo wracał jednak do zdrowia. Okazuje się więc, że świadome przetwarzanie informacji, przyjmowanie tego, co nam się dzieje, Jednocześnie to harmonizuje i uzdrawia. A zatem nawet świadome, bardzo świadome przeżycie czegoś bardzo trudnego w życiu potrafi transformować. Zauważ, że świadomość oczywiście jest powiązana z polem informacyjnym, z przeszłością, z wolą, z wyborem, z umysłem, ale świadomość to jeszcze coś więcej. Swojego czasu psychologowie yy, specjaliści różnej maści dzielili świadomość na podświadomość, nadświadomość, świadomość yy, ja dzisiaj ze swojego absolutnie punktu widzenia w ogóle bym jej nie dzieliła. Widziałabym może różne wymiary świadomości, może różne jej barwy, yy, ale uważam, że ona yy, Przenika się, że nie ma takiego sztywnego podziału, co jest pod świadomością, co jest świadomością, co jest nad świadomością. Po prostu świadomość wprawia nas w ruch. Cały wszechświat w ruch. I zauważ też, że też można sobie zadać pytanie, gdzie jest świadomość? Chyba nie w mózgu, właśnie nawiązując do zjawisk telepatii, uzdrawiania na odległość itd., Zauważ, że na przykład, jak ktoś patrzy na ciebie od tyłu, jesteś obserwowany, ale z tyłu nie widzisz, że cię ktoś obserwuje, to jest powszechne w ogóle doświadczenie bycia obserwowanym, więc zauważ, że my wiemy, że jesteśmy obserwowani. Nawet jak nie widzimy, że ktoś nas obserwuje, to wiemy to po prostu. Więc to jest ciekawa rola obserwatora raz że on wchodzi ze swoją świadomością, ale też Uczucie bycia obserwowanym, czyli że ja swoją świadomością, jak anteną, odbieram pewne rzeczy. I w tym filmie chciałabym zaznaczyć jedną istotną rzecz, właśnie, że poprzez przepuszczenie przez świadomość tego, czego najbardziej się wstydzimy, tego, czego najbardziej się boimy, czyli na przykład ludzie się boją y, czarnych scenariuszy, ale kiedy świadomie czarny scenariusz przepuścisz przez swoją głowę, Zobaczysz to, co może najgorszego się stać świadomie, nazwiesz, co może się najgorszego stać świadomie. I jednocześnie to harmonizuje i uzdrawia, czyli jednocześnie ma na ciebie mniejszą moc, wpływ taki czarny scenariusz. Pięknie jeszcze napisał Hellinger o, na przykład o mm, niewinności. On napisał tak, ja zacytuję Niewinność nastaje długo po winie i w połączeniu z nią, a nie na początku, przed winą, jak się wydaje. Niewinność jest w przyszłości, to w teraz uznanie tego, co było i przejście do nowego początku. Niewinność jest związana z tworzeniem. Yy, dlatego o tym mówię, że ponieważ uważam, że zbyt długo żyliśmy jako społeczeństwo yy, w świadomej lub nieświadomej winie, Obwiniamy się za wiele rzeczy i, i nie chcemy czuć tej winy. Jednocześnie wina bardzo mocno zmniejsza nasze wibracje, a świadomość uzdrawia. Warto nazwać to, czego czujemy się winni. Być może to idzie z pola informacyjnego, być może czujemy się winni za naszych przodków, że zrobili coś nie tak. Mm, ale tak jak Hellinger zauważa, niewinność nie jest na początku, bo w pole informacyjne w nas pracuje od pokoleń, więc nie jesteśmy jak tabula rasa, a dwa wierząc w przeszłe wcielenia. Podkreślam, że nawet w chrześcijaństwie do III albo V wieku mówiło się o poprzednich życiach, dopiero później to wykasowano jakby z ksiąg świętych. To, że jako pole informacji, jako świadomość już. Wiele, setek, tysięcy być może wcieleń za nami, więc to kolejne życie też nie jest taką tabula, tabula razom. I niewinność jest w przyszłości. To jest świadome przejście przez to, co nam ciąży. Yy, zauważenie tego po prostu. Chciałabym Ci na sam koniec tego wystąpienia, tego spotkania prosto z serca zostawić jak najwięcej. Dobra tego, co dobre. Chciałabym, to jest moje życzenie, aby lepiej rozumieć te sześć sił, które wpływają na ciebie, ale też zauważ, jak ty kreujesz te siły. Jesteś twórcą świata jesteś częścią wszechjedności. I kiedyś pewnie nam przyjdzie wrócić do tej całości i znowu być doskonałością. Ale pamiętaj, że nie można poznać doskonałości i doświadczyć, jeśli się nie doświadczy niedoskonałości i ograniczeń. A teraz po prostu wyobraź sobie, taka jest moja intencja, abyśmy na chwilę zgasili światło. Możesz zamknąć oczy. I chciałabym cię po prostu zostawić z biciem serca. W ciszy. Tak, żeby... Sobie wyobrazić, poczuć, przypomnieć, jak to jest, jak to jest być w momencie, zanim wydarzył się wszechświat, jak to jest być w momencie, zanim wszystko się zaczęło. Już sobie do tego pójdziemy, a jeszcze zaproponuję, już niebawem. Y w 2024 roku przygotowuję bardzo szczególne cztery masterklasy z tygodniowymi procesami. Wyjątkowa wiedza, wyjątkowy proces, więc bądź ze mną na Facebooku i Instagramie, ależ też cały czas możesz dołączyć do kwantów medytacji. Jeśli są one dostępne, to też jest, dostępna jest możliwość dołączenia do Procesu ze mną na żywo. Zapraszam cię bardzo gorąco, więc szukaj odpowiednich linków w opisie tego filmu. A teraz zostańmy po prostu w biciu swojego serca. Przyjmij, to jest moment, zanim doszło do wielkiego wybuchu, zanim czas, przestrzeń się wydarzyły. Połącz się ze wszechjednością w biciu swojego serca w ciszy. I ciemności. Najlepiej wchodzi się bez starego. A zatem już czas na nowe. Zrelaksuj się, zaparkuj myśli. Zamknij oczy, aby otworzyć przestrzeń w sobie. Wdech i wydech, i płyniemy. Przestrzeń nad Tobą otwiera się całkowicie. Przez moment wszystko zostaje spowite ciemnością i ciszą. Wszystko znika. Jakby Początek jeszcze się nie wydarzył. Jakby dopiero miał się zadziać świat. Teraz nie ma nic. W tej bezkresnej przestrzeni ciszy i ciemności jest tak dobrze. Odpoczywasz. Tylko bicie Twojego serca daje znać, że nawet tu i teraz wydarza się życie. W lekkości i spokoju. W oczekiwaniu na kreację. Kim jestem? Gdy otacza mnie. Tylko kosmos. Zadajesz sobie to pytanie i pozostawiasz odpowiedź w zawieszeniu. Niech przyjdzie jako doświadczenie. Znów odzywają się echa kosmosu, zapraszając Cię do zabawy w tworzenie świata i swojego życia. Światła pojawiają się jak gwiazdy na niebie. Gdy skupiasz na nich uwagę, pojawia się ich więcej. Jak gdyby sama Twoja obecność i obserwacja dawały im energię do wzrostu. Nieograniczona przestrzeń wokół to morze potencjału poza czasem i przestrzenią. Wszystko może się wydarzyć, a jednocześnie nic nie musi się dziać. Jesteś tym. I to jest Tobą. Przepływem nieograniczoności. Daj sobie chwilę, by doświadczyć nieograniczoności.